Ostatnie, już piąte pytanie, wybrane z ponad setki pytań, oczywiście skierowane do pana premiera. Panie premierze, pytanie do pana Dominika. W imieniu nas... Dominika... Bo muszą cię zobaczyć. Okay. Dominika Zych, chorągiew lubelska, chłopiec ZHP Puławy. W imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych mam już ostatnie pytanie właśnie do pana. Jakie znaczenie ma pamięć o tej bitwie w budowie niepodległej i już wolnej, demokratycznej Polski? Wszyscy tak samo zareagowaliśmy, kiedy pani Anna Maria, córka generała Andersa, powiedziała, że przecież czujemy, że on na nas patrzy dzisiaj tu z góry, szczególnie na was. I tak jak wszyscy, którzy tu walczyli, bo dzisiaj wiedzą, jak głęboki sens miało to zwycięstwo tutaj pod Monte Cassino dla Polski, dla tej przyszłej niepodległej Polski. Po pierwsze, to, że następne pokolenia pamiętały o tym bohaterskim dniu, o tych, nie tylko przecież tu pod Monte Cassino i nie tylko o tych dniach, ale o całych latach bohaterskiej walki o Polskę. To, że pamiętały w latach 50., 60., to, że później powstała Solidarność i w końcu niepodległa, demokratyczna Polska, to przecież jest właśnie efektem ich heroicznej walki. Nie byłoby dzisiaj wolnej i demokratycznej Polski, gdyby nie pamięć o tym, co tutaj miało miejsce. Ich wysiłek zbrojny, ich poświęcenie, ich bohaterstwo plus pamięć o tym, co zrobili, to są prawdziwe fundamenty niepodległej ojczyzny. A to, że wy dzisiaj jesteście z nami i że nie zważacie na deszcz, na inne przeszkody, że przyjechały tu setki polskich harcerzy, to też pokazuje, że w przyszłości będziemy też mogli czuć się bezpiecznie. Bo pamiętając o naszych bohaterach, budujemy też podwaliny pod bezpieczną i wolną Polskę także na przyszłość. Bo narody, które nie czczą swoich bohaterów, narody, które wyrzekają się pamięci o swojej heroicznej przeszłości, nie zasługują na wolność i prędzej czy później ją tracą. A państwa, które nie czczą swoich bohaterów, tracą swoją niepodległość. I dlatego zarówno bohaterski czyn naszych przodków tu pod Monte Cassino, jak i to, że wy chcecie o tym pamiętać i że te wartości chcecie dalej nieść w swoje życie i w życie swojej ojczyzny, to wydaje mi się największą gwarancją tego, że Polska będzie wolna i będzie bezpieczna i będzie niepodległa także w przyszłych latach. Jeszcze raz chciałem za to bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszym weteranom, pani Karolinie Kaczorowskiej, pani Anny Marii Anders, harcerzom, waszym opiekunom. Tak jak dzisiaj ci, co patrzą na nas z góry, są na pewno szczęśliwsi, bo widzą, że to wszystko miało głęboki sens, tak i Polska czuje się dzisiaj na pewno lepiej, widząc, że następne pokolenia będą dbały i walczyły o to samo, o co bohaterowie Monte Cassino. Najniższe ukłony wam wszystkim. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za przybycie, mimo tej niesprzyjającej pogody, za to wspaniałe spotkanie międzypokoleniowe. Do zobaczenia jutro na głównych uroczystościach. Czuwaj! Czuwaj!